No i gitarka. Teraz jadymy z Solo Shadowem, oczywiście. Rush i Omega się zajmą właśnie Bethelsem. A my... O, właśnie! Kurde! Zapomniałem pogadać o tym. Przez chwilę tutaj kamera jest bardzo przybliżona, przez co bardzo mi się przypomina to SA2. I co jest bardzo ciekawe, bo to jest jedyna możliwość, w jakiej kamera może się tak ustawić. Bo jak widzicie, kamera w OSX działa tak, że no, jak się dojdzie do ściany, to się przewija bardzo. Czasem można trochę się przybliżyć, jak kamera może utknąć. I nie podoba mi się, jak zrobili tą kamerę, tak szczerze powiem. Ale no, to ta chwila, w jakiej była ta kamera ustawiona, to była... Szczerze mówiąc, bardziej mi się podobało, niż kiedy jest tak. Ten mniejszy fof był jakoś lepszy, według mnie. Dobra, co ja tam wiem? Czy ja kupiłem wszystko, co mi było potrzebne w sklepie? Jeszcze ktoś się przyjdzie. No, kupiłem tą... Ten memory shard, bodajże. Tak, kupiłem go. Okej, okay, więc idziemy do Wild Echo Falls. Używam cały czas homing attacka shadowa, ataku shadowa, bo jest dużo szybszy. Aha, no tak, to nie to miałem być. Whoops! Pomyliło mi się, myślałem, że to już miało być Wild Echo Police, a... To ma być... Radical Train. Więc jademy. W mojej pierwszej nagrywce miałem strasznie dużo problemów z tym poziomem. To znaczy z jego końcówką, bo zapomniałem, co się w niej robi. Ale no. Tym razem mam nadzieję, że... Nie zrąbę. Że gra nie będzie mnie tak trollowała. Że nie będę mógł zaskoczyć. Jeśli już miałby być jakiś patch do O6, taki bardzo potrzebny, to sądzę, że z tym niemożnością zeskakiwania i tak dalej, to najbardziej by się przydał. O, fajnie. Mam bezpada Eggman. Co ja mówię? Nie pamiętam. I zium. Fajne jest to, że tak medale się pojawiają, jak się dopiero je zniszczy, że haha, nie zauważysz, a tu były medale. To mi się podoba takie użycie. Tak będąc szczery. Szczerze, może tylko raz wystoprocentowałem OSX nawet zdobyciem tych medali, bo one nic nie dają, tak szczerze, no. One po prostu nic nie dają. Nie ma to żadnej szczerości mojej potrzebnej. Po prostu nic nie dają. Więc w sumie nie wiem, po co dali. To miałoby trochę więcej, jakby to powiedzieć, sensu. Jakby to zrobili tak, jak to było w Generations. No bo taki był też plan, że po prostu można było odblokowywać sobie muzyki ze starych gier. Jak na początku OSX było planowane, że właśnie muzyki ze starych gier miały być, i zakładam, że właśnie mogły być odblokowane przez zbieranie medalionów. Znaczy medali, nie medalionów. Ale no niestety zostało to wycięte i dupa. W sumie ciekaw jestem, czemu to zostało wycięte. Nie wydaje mi się, że to aż tak... Mogło to być w jakimś późniejszym buildzie gry, ale nie sądzę, że to było jakieś takie fez przerąbane do zaimplementowania. Nie będę używał tego motocykla, bo on jest wolny jak cholera. No i właśnie w tym miałem problem, bo zapomniałem, co się tutaj powinno robić. Więc no. Zbiorę sobie medalion. Medal! Żegę cały czas mówię medalion. Cyk. Bo ogólnie też bardzo mi się nie podoba, jak się steruje. Um.
jak się steruje tutaj motocyklem. Zauważyłem, że Sonic Team nie potrafi robić kompletnie sterowania pojazdami w swoich grach. Nie, według mnie zrobili złe sterowanie, złe fizyki w Shadow the Hedgehog. Powtórzyli to w 06 i... No, szczerze nie wiem. Nie zrobili według mnie do teraz gry Sonica, w której by były dobre sterowanie pojazdami. W Generations tylko powiem, w Generations to jest inna gra, której sądzę, że to udało mi się zrobić z Deskorolką. Boże, z Deskorolką. Z... W sumie tam też była Deskorolka, ale Deskorolka to był po prostu autorun dla Classic Sonica. Chodzi mi tutaj bardziej o to, że deska, na której Modern Sonic jedzie, to według mnie jest jedyny raz, kiedy im się udało to zrobić dobrze. Na przykład ten bobsleigh z Unleashed też mi się nie podobał, bo strasznie go się trudno kontrolowało. Praktycznie w ogóle. Jeszcze była jakaś inna gra Sonica z czymś takim? Chyba nie. Wouldn't the door have been easier? So, what do you want now? Who is Mephiles, and why are you trying to capture him? If you want to know, you should go find him yourself. But here's a hint. It's all linked to the Soliana disaster 10 years ago. The Solaris Project. Indeed. When you capture Mephiles, you must bring him to me. Then I'll tell you the truth about Solaris. I knew it! Oh, I knew you'd return. You had to! You again? This time, there will be no more interruptions! The Iblis Trigger must die! Sonic... Ha! So how was your little walk? Ah! Elise! Ha! It's time to end this! Who? Mephiles! Why are you getting in my way? I'm Shadow. Shadow the Hedgehog. No więc Shadow chce teraz pomóc troszkę Eggmanowi, żeby się dowiedzieć o Mephilesie i o Solaris. Ale no wiadomo, jak to Shadow zrobi, zrobi to po swojemu, a obecnie my musimy się szanić z Silverem. Można to robić dużo szybciej. Kurde. Nie! Dobra. Easy. Easy. 48 sekund. Można to było dużo szybciej zrobić. Z kolejne same eski po prostu latują dzisiaj. Tylko tak cholerna jedna ranga B na początku. Ale to... Niesmak mi pozostał po tym, będąc szczery. Ah!
Chaos Control! You! Don't bother. With a Chaos Emerald's power, I control time and space. You can't break free. I won't give up! It all depends on me! Can't lose! Not when I'm so close! Chaos! Chaos! Control! Huh? You induced Chaos Control. I won't let anyone get in my way. I'll change the past and save the world! Mephiles isn't trying to help you create a better future. He's trying to eliminate the past. What? What are you talking about? To discover what happened. It seems we must see what took place 10 years ago. Follow me if you want the truth. An electromagnetic pulse has just been generated, injecting a decompression agent. No, the level's not dropping. A spatial meltdown is inevitable. My lord, it's too late. We've got to take shelter. Why so loud? Why do you refuse to listen to my voice? Father! Elise! Is that... that flame? It's Iblis! And the black shadow is the original Mephiles. That's Mephiles? They're escaping! We'll have to split up. I'll pursue Mephiles. Okay, then leave Iblis to me. Wait... seal it with this. Hurry! No więc dużo się wydarzyło. Wpierw Shadow i Silver się jakoś dogadali i Shadow pokazuje właśnie Silverowi o co kaman. No i zobaczyliśmy właśnie jak wyglądał ten ten wypadek w Solianie, ten sławny z Project Solaris, w Solaris Project, jak to tam woli. No i przechodzimy teraz nie White Acropolis. Kurde, to był gdzieś... Mutur był tam. Irytuje mnie taki sposób mówienia słowa motocykl, czy tam motor. Ale cóż, czasem trzeba być cringowym, hehe. Zaraz coś powiem, a Pixel przecież to zawsze jest cringowy. Mogę niby w nich wjeżdżać, ale gdzie... Where's fun in that? Sick. Wow.
trudna się w tym stylu bardzo. I myk. I myk. I myk. To jest jakiś, jest jakiś. I wyobrażacie sobie, jakby to było? Jakby się tylko kogoś dotknął motocyklem, tak cofając się po prostu, nawet aż, nawet w ogóle szybko nie jadąc, tylko na nogach się tak, powiedzmy, odsuwać i bum, odbija się kogoś takim cudem. To by było niezłe. Po prostu. Gin. Gin! What the fuck? No, jest... Jaki waleczny, kurde, się znalazł. Zacznijmy, bo leś, Jezus Maria. Cyk. Teraz, yo, Silver! Nie wiem, jak w ogóle tak Silvera zostawiam na sam koniec z tym. W ogóle nim nie gram, ani nic. Okej, okay, to nic nie ma. Więc whatever. No, nobody cares! Okay. Nie, nie rób mi tak. Teraz cyk. Wow! Czy to będzie za daleko? Kurde, daleko. Nie mogę tak zrobić? Nie! Nie róbcie mi tak! Nie! No nie! Chyba walić was. Wszystkich w ogóle. Fajnie, Silver, jakby jeszcze byś mógł wycelować to wszystko, cokolwiek. Aha, bo ja jeszcze nie mam oczywiście żadnych upgrade'ów z Silverem. Silver, tak szczerze, to jest... Na początku to jest strasznie upierdliwa postać. Ja tak nie lubię grać z Silverem na początku gry, że to jest po prostu mało powiedziane. Ja po prostu nie cierpię tej postaci na początku gry. Cyk. I medalion kolejny. No i easy. Spocznij. O nie, o nie. O nie. Nie lubię tej sekcji. Znaczy, lubię strasznie, bo niby mam już wyczucie między innymi jak działa homing attack bow 6, więc nie potrzebuję takich rzeczy jak target. Ale nie powiem, że nie. Jest dosyć adrenalinka. Jak nie wiem dokładnie, gdzie wyląduje. Ale przeważnie już mniej więcej mam na wyczucie to, jak gdzie polecę z bez targetowania po prostu. Bo wiecie, kiedyś tego nie było za czasów SA1, SA2, właśnie O6. W sumie Heroes też tego nie miało. Shadow tym bardziej. Więc trzeba było uczyć się, jak to wygląda. Chociaż przyznam, że ten O6 jest trochę bardziej skomplikowany. Czasem nawet ja nie wiem, gdzie wyląduje. Okay. Jest Nintendo Switch. Jest Nintendo Switch. Cyk. I w sumie nie muszę ich rozwalać, ale chcę. Bo mogę. Okej, okay, tutaj jest tak, więc idziemy tam. Oh boy. Cyk. 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 Easy. Easy peasy. Easy peasy. Kurde, a było tak fajnie, gdybym ich kurde mógł raz rozwalić, to byłby zarobić. Ale no. Niestety tak nie ma. Tak nie można, niestety.
A może istety, kto wie? Ja na pewno nie wiem, ale... O, no dobra. Nie, fizyka po prostu... tego jak bardzo, że tak powiem, są skoczne pojazdy w O6, to jest po prostu komedia sama w sobie. Wow. Dobra, tam. Palić to wszystko. To było radykalne highway. I tu jest oczywiście również medal. Nie zbieram ich wszystkich, bodajże w każdym poziomie jest ich po 10. Nie ma szans, żebym zapamiętał, gdzie są wszystkie. Znaczy, gdybym chciał, pewnie to bym mógł. Gdyby dawały coś, to bym pewnie mógł. Ale że nie, to mam to w dupie. Dobra, więc w sumie mogę aktywować Chaos Blast. Znaczy, gdyby jeszcze to Chaos Blast coś robiło, to byłoby fajne, ale... Parę ludzi pracuje nad tym, żeby ulepszyć fizyki O6 i jak działają niektóre rzeczy. Jedną rzeczą, którą widziałem, to jest usprawnienie właśnie Chaos Blast. I to mi się bardzo podobało. Bo jednak Chaos Blast to jest... rzecz Shadow the Hedgehog, a tam była dosyć bardzo przydatna, tutaj niekoniecznie. Tutaj nie działa, zacznijmy od tego, więc że można ją, że tak powiem, jakkolwiek naprawić, żeby działała, to dla mnie wiele znaczy, jest fajne. Jeszcze jakby się dało zrobić Chaos Control, to byłoby już zupełnie zajebiście. I coś mi się wydaje, że ty robisz zamiszcza, co nie? Ten, który rozwali wszystko. Wiem, że mówi się mistrza, żeby mi tu nie zaczęli się przykrzaniać ci super duper poloniści, ale nie. I easy, kurde. No, jeszcze kurde, rozwal sobie kontroler. To już w ogóle będziesz maksto, selek. Czyli... Z dzisiejszych dwóch odcinków wychodzi mi bza. B, S, 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 S chyba i A. Czyli bza. Chaos Control! What? Stop. Who are you? I'm Shadow. Shadow the Hedgehog. Shadow, your face, your form, I remember. Your death, certain. You will die. Did you do it? Yes. And you? Yes. The flames are properly sealed. It's done.
You're going to leave it behind? Yes. I already know what becomes of it in the future. It's time to return. Yes, of course. Chaos Control! You're back sooner than I expected. Omega is still in pursuit of Mephiles. So, where's the kid? What did you find 10 years ago? I need you to access GUN's database. Specifically, find out what materials the Scepter of Darkness was made from. Sure. But you haven't answered my question yet. I found the means to seal Mephiles. Więc no, zamknęliśmy Mephilesa w Scepter of Darkness. Shadow poprosił Róż, żeby się dowiedziała, z czego jest zostało zrobione Scepter of Darkness. I wreszcie wiemy, skąd Mephiles znał imię Shadowa. Agent Róż, respond. The location of the Scepter of Darkness is unknown, but there is an archaeologist who's researching it. If you find the archaeologist, you might get more information. No, zamknęli za nami, jak miło. Więc to by było na tyle w tym kolejnym odcinku Sonic 06. W tym drugiej części, że tak powiem, mojej sesji nagraniowej. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I że będziecie chcieli więcej odcinków. W szczególności z tym, że powróciłem w ogóle z Let's Playami. To jest w ogóle masakra. No i co? Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!